Katarzyna Wierzbicka, witam Państwa w piątek 16 lutego i zapraszam na wydarzenia. Szybki i bezpieczny internet w szkole to warunek nowoczesnej edukacji. Placówki oświatowe w Tarnobrzegu mają dostęp do internetu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o takich parametrach, które umożliwią wykorzystywanie go do procesów dydaktycznych. Ze światłowodowego internetu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej korzystają wszystkie miejskie placówki oświatowe, łącznie 34 szkoły i przedszkola. Również te niepubliczne placówki, do których uczęszcza także sporo uczniów, zdecydowały się na podłączenie do sieci internetowej spółdzielni. 1 lutego 2018 roku do sieci internetowej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostały podpięte dwie ostatnie placówki oświatowe na terenie Tarnobrzega, a więc szkoła podstawowa numer 8 i przedszkole numer 8 na osiedlu Wielowieś. Światłowód to niezwykle wydajny sposób na dostarczenie niedrogiego i co najważniejsze niezawodnego internetu. Dzięki temu szkoły będą mogły w większym stopniu wykorzystywać nowoczesne zasoby edukacyjne, w tym materiały multimedialne. Tarnobrzeg jest jednym z nielicznych miast w Polsce, który gwarantuje wszystkim szkołom i przedszkolom na terenie swojego miasta dostęp do internetu światłowodowego, który spełnia także wymogi ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, w której to chodzi o to, że internet powinien być świadczony w najwyższej jakości w parametrach o przepustowości 100 megabitów. Projekt ogólnopolskiej sieci edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Będzie to sieć wirtualna, oparta na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej. Prezydent miasta zaprosił inwestorów z Tarnobrzega i okolic na spotkanie, którego głównym tematem była współpraca promocyjna. Tarnobrzeg przedstawił swoją ofertę. Było to pierwsze tego typu spotkanie z inwestorami. Zaproszeni zostali do Zamku Dzikowskiego, aby tam zapoznać się z ofertą kulturalną, a co za tym idzie, również promocyjną, naszego miasta na rok 2018. Z jednej strony to każdy sobie pomaga, bo my jako miasto mamy więcej pieniędzy na imprezy kulturalne. To tak zawsze odbywało się, że gmina Tarnobrzeg przeznaczała część pieniędzy, a część pieniędzy pozyskiwaliśmy od sponsorów, ale też chcielibyśmy dzięki tym pieniądzom, żeby nasi partnerzy byli bardziej widoczni i żeby mogli się bardziej reklamować. Tak jak mówiłem, to dzięki właśnie tym przedsiębiorcom, tym mniejszym przedsiębiorcom, bo nie mamy takiego dużego przemysłu i przedsiębiorstw Tarnobrzegu, Tarnobrzeg się rozwija, więc to z jednej strony korzyść dla miasta, z drugiej strony korzyść dla przedsiębiorców. Imprez kulturalnych w Tarnobrzegu jest coraz więcej. Aż 40 zaplanowano na 2018 rok. Wśród nich oczywiście te cieszące się największą popularnością. Dni Tarnobrzega, strasznie fajny festiwal S16, jarmark dominikański czy też międzynarodowy turniej szachowy. To one zawsze przyciągają nawet kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Tarnobrzega i okolicznych miejscowości. Coraz więcej osób na tych imprezach się pojawia. Niektóre imprezy, które dopiero rozpoczynamy, wiadomo, no to żeby więcej osób było na tych imprezach, no to one muszą być cykliczne i dopiero po jakimś czasie jest większe zainteresowanie, ale to mamy się czym pochwalić na pewno. W trakcie spotkania przedstawiono inwestorom pakiety promocyjne. Zaoferowano również możliwość wykupienia reklamy swojej firmy na rowerach miejskich, z których mieszkańcy będą mogli korzystać już od tego sezonu. Ja do tej pory nie wiedziałam, widziałam różne firmy na stronie urzędu, natomiast nigdy nie wiedziałam, w którą stronę, gdzie to właśnie można się iść zaprezentować. A dzisiaj właśnie jestem na takim spotkaniu i już wszystko rozumiem. No zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę miasto nie jest w stanie finansować wszystkich takich przedsięwzięć. My jako przedsiębiorcy staramy się wspierać takie inicjatywy i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Na pewno skorzystamy z oferty, z któregoś z pakietów, także pięknie nam zostało wytłumaczone i jesteśmy po prostu zadowoleni. Bardzo miła też atmosfera jest, zaproszenia. Na pewno, z jednymi ze sponsorów. Tak. Podczas spotkania prezydent zachęcał również do korzystania z usług Centrum Obsługi Inwestora. Niektórzy mieli już styczność z tym miejscem. Dzięki właśnie panu Mateuszowi udało mi się znaleźć działkę, gdzie wbudowaliśmy bazę, więc świetny pomysł jako Centrum Obsługi.
Jak zapowiada prezydent, było to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie z inwestorami. Będą one organizowane cyklicznie, prawdopodobnie raz w miesiącu. Tarnobrzeskie wodociągi wzbogaciły się o 5 nowoczesnych, specjalistycznych pojazdów. Wszystkie zostały zakupione w ramach projektu pod nazwą Gospodarka Wodno-Ściekowa w Tarnobrzegu etap drugi, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do tej pory pracownicy tarnobrzeskich wodociągów korzystali ze sprzętu, który miał już swoje lata. Teraz wyeksploatowane 20-letnie samochody zastąpiły nowe, specjalistyczne pojazdy. Te jednostki nam będą służyć jako operatorowi systemu, przede wszystkim systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Dwa samochody do systemów kanalizacji, do udrożnienia hydromechanicznego, więc wykorzystaniem parametrów, ale w ogóle medium wody i parametrów ciśnieniowych. Te samochody mają funkcje podwójne. Oba samochody, to znaczy tak, służą jako wozy asanacyjne i tutaj dodam ta nowoczesność, że pozwalają nam wyciągnąć nieczystości płynne z głębokości poniżej 6-7 metrów, czyli tej granicy, gdzie zachodzi kawitacja, czyli nawet paręnaście metrów. Jest to bardzo istotne. To oczywiście zasługa odpowiednich zespołów pomp i działania całej instalacji. Jeden samochód służy tylko do udrażniania kanalizacji metodą hydrodynamiczną, drugi z kolei do tak zwanego recyklingu. Służy do też udrażniania kanalizacji, tylko wykorzystuje możliwość strugę płynących ścieków tego medium po oczyszczeniu poprzez układy pompowe, wykorzystuje oczyszczone ścieki do dalszej pracy, do dalszego udrażniania. Więc taki samochód skrótowo opisaną funkcją może pracować w sposób ciągły. Panowie z wodociągów przeskoczyli z XIX wieku do XXI, tak pokrótce. Mianowicie w tych swoich starych samochodach wszystkie czynności, które wykonywali ręcznie. Każdy jeden wąż, czy wąż ciśnieniowy, czy wąż ssący jest podawany hydraulicznie, czyli panowie idąc do domu będą mieli zdrowe kręgosłupy. Tarnobrzeskie wodociągi mogą pochwalić się również samochodem ciężarowym do transportu wysuszonego osadu ściekowego, beczkowozem na wodę pitną oraz lżejszym autem do oględzin kanalizacji oraz lokalizacji wycieków nazywanym przewoźnym laboratorium. Tu na Podkarpaciu ma tylko jest w Rzeszowie taki samochód i na Lubelszczyźnie jest w Lublinie wodociąga i teraz mamy w Tarnobrzegu. To jest bardzo ułatwienie. Na temat strat wody, dlatego można po prostu wykrywać wcześniej, nie jak w czasie awarii musi woda wyjść na powierzchnię ziemi, tylko po prostu będziemy jeździć w teren, wykrywać to między zasuwami, hydrantami, komorami, przecieki znajdować w ziemi już, a nie na zewnątrz. Nowy sprzęt to nie tylko udogodnienia, ale jak podkreśla prezes spółki Antoni Sikoń, większe bezpieczeństwo. Stwarzają bezpieczeństwo dla nas, dla pracowników, operatorów, którzy pracują. Nie musi pracownik wchodzić do kanalizacji, do studzienek, to zagrożenia są różne, bezpieczeństwa i tak dalej. Tu pracujemy, jest to bezpieczeństwo dla otoczenia, ale dla operatorów. Auta spełniające najwyższe standardy zostały zakupione w ramach realizowanego przez spółkę projektu pod nazwą Gospodarka Wodno-Ściekowa w Tarnobrzegu, etap drugi. Kosztowały ponad 6 600 000 zł. Remont dróg wewnętrznych, modernizacja chodników i problemy z zalegającą na posesjach wodą. Między innymi o tym rozmawiali mieszkańcy Wielowsi podczas spotkania osiedlowego. Uczestniczył w nim prezydent Tarnobrzega, naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz przedstawiciele Rady Miasta. Już po raz kolejny władze miasta i przewodniczący zarządu spotkali się z mieszkańcami Wielowsi, by porozmawiać o bolączkach osiedla. Do nich, jak mówią uczestnicy spotkania, śmiało można zaliczyć niewyremontowane do dziś drogi wewnętrzne. No jest to na pewno jakieś tam takie zaniedbanie w porównaniu do sąsiednich osiedli, że my mamy tyle dróg wewnętrznych. Nie jest to wina naszego zarządu, że większość dróg, praktycznie wszystkie drogi w osiedlu to są wewnętrzne. W porównaniu do takiego Sobowa, gdzie oni mają dwie drogi wewnętrzne. A w okresie powodziowym pieniędzy z tych transz po kolei na usuwanie skutków powodzi nie było ani jednej na drogi wewnętrzne. Podczas spotkania mieszkańcy kilkakrotnie wymieniali ulicę Piętaka o remont, której proszą od dobrych kilku lat. Poprzedni prezydent obiecywał, dzisiejszy prezydent też
Na ostatnim, przepraszam, może 3 lata temu to było, jak zadeklarował, że do 2017 roku będzie nowa, wyremontowana nasza droga. Tu można koło urwać, wjeżdżając na ten teren. Kiedyś przechodziły tutaj procesje Bożego Ciała, inna procesja, między innymi z krzyżem misyjnym. Chyba pan pamięta. Jak to dzisiaj pójdzie ta procesja takim korytem? 3 lata czekamy na zarównanie tych dziur. 3 lata. I po prostu nie wiem, czy ta ulica jest trendowata. Po prostu omijacie tę drogę. Omijacie żywcem tę drogę. Jak zapowiada prezydent, są duże szanse na to, że w 2018 roku część dróg wewnętrznych zostanie zmodernizowana. 9 lutego złożyliśmy do wojewody podkarpackiego wszystkie drogi wewnętrzne, te, które chcielibyśmy, żeby były robione. No i jest duża szansa na to, że na te drogi wewnętrzne też będziemy otrzymywać promesy. Oczywiście wskazaliśmy jako pierwsze osiedle, gdzie chcielibyśmy, żeby te drogi wewnętrzne były. To osiedle Wielowieś jest na tyle specyficzne, ponieważ w większości drogi popowodziowe zostały zrobione. Na osiedlu Wielowieś jest kłopot taki, że tych dróg wewnętrznych jest 21. W porównaniu do innych osiedli to są 2-3 drogi do wykonania, więc no chcielibyśmy w tym roku już rozpocząć. Jednym z problemów, na które wskazywali mieszkańcy, jest również brak oświetlenia przy ulicy Warszawskiej, a konkretnie na odcinku od stacji benzynowej do pierwszych domów. Czy mieszkańcy mogą liczyć na zrealizowanie tego zadania w tym roku? Też się upominamy już kilkakrotnie o to, stawiamy to do budżetu, że to będzie uzupełnione. To też jakaś dziwna sprawa jest, jak robili drogę wojewódzką, remontowali i tak dalej, że do stacji benzynowej dojechali oświetleniem, przerwali do Wielowsi te 200 metrów i Wielowsi jest dalej. Jest chodnik, jest ścieżka rowerowa. Jak to ktoś przepuścił takie coś, że tu nie zrobił oświetlenia, trudno powiedzieć. W tym roku wykonamy projekt tego oświetlenia, a już samo oświetlenie w latach następnych. Mamy w budżecie miasta taki worek 250 tysięcy złotych, który przeznaczamy i na projekty, i na samo oświetlenie, więc w tym roku będzie oświetlona na osiedlu Wielowieś ulica Plebańska. Chodniki to kolejne z zadań, o realizację których dopominają się mieszkańcy. Tu się akurat nie dzisiaj tam dopominali na odwecie Drusiów. No ja mówiłem, że to jest w następnym okresie planowana, dlatego że ważniejsza jest Soboska, gdzie są te głębokie rowy, gdzie ludzie naprawdę nie mają gdzie uciec. W pierwszej kolejności tam będziemy robić i chciałbym właśnie do budżetu obywatelskiego na przyszły rok właśnie tą ulicę i tą drogę, ten chodnik tam wnieść. W tym roku, jak zapowiada prezydent, powstanie również chodnik na ulicy Piętaka, prowadzący do remizy. Inwestycja ta została uwzględniona w budżecie miasta. To praktycznie przewodniczący od samego początku, od 3 lat walczył o to, żeby ten chodnik powstał. No, kłopot polegał na tym, że była tu już inwestycja prowadzona i musieliśmy zaczekać, aż się zakończy trwałość projektu. W tym momencie, w 2018 roku, tej trwałości projektu nie ma, więc ten chodnik możemy wykonać, a więc tam kwota jest chyba 180 tysięcy złotych. On poprawi bezpieczeństwo dzieci, szczególnie idących do szkoły podstawowej nr 8. Spotkanie osiedlowe było także okazją do rozmów na temat odwodnienia i zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Od 1 lutego 2018 roku w każdej placówce ZUS można skorzystać ze wsparcia doradcy płatnika składek. Komu i w czym może pomóc? Doradcy płatników składek to odpowiednio przeszkoleni pracownicy sali obsługi klientów, którzy wraz z początkiem lutego przyjmują przy wyznaczonych stanowiskach. Doradca płatnika składek jest to pomysł, który ma na celu skonsolidowanie i kompleksową obsługę m.in. przedsiębiorców, którzy w różnych sprawach mogą zgłaszać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradca ten odpowiada na różnego rodzaju pytania dotyczące np. kwestii związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych, z rozliczaniem według nowych zasad, czyli projektu e-składki. Wyjaśnia również wszelkie wątpliwości związane z aplikacjami e-płatnik, za pomocą których przedsiębiorcy, płatnicy składek, kontaktują się z ZUS. W czym jeszcze może pomóc? Pomoże i wesprze w założeniu platformy usług elektronicznych, a w kontekście nowych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność,
Taki doradca płatnika składek również poinformuje o nowym numerze rachunku składkowego, czyli o tych nowych zasadach rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, jeżeli są klienci, którzy mają problemy bądź jakieś zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, doradca płatnika poinformuje, w jaki sposób należy zareagować, czy też poinformuje w zakresie możliwości rozłożenia zaległości na raty, czy też umorzenia składek, jeżeli takowy przedsiębiorca, takowy płatnik spełni wymagania w tym zakresie. Z usług doradcy płatnika składek można skorzystać w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy po przyjściu na ekranie biletomatu w sali obsługi klienta wybrać składki ubezpieczenia, a następnie doradca płatnika. Istnieje również możliwość zarejestrowania się na wizytę u doradcy płatnika składek, czy też zarezerwowania sobie wizyty w konkretnym dniu poprzez platformę usług elektronicznych. Osoby, które posiadają tą platformę, mogą wskazać sobie dzień i godzinę, kiedy chciałyby spotkać się z owym doradcą. Nie muszą wtedy czekać w sali obsługi na swoją kolejność. To już pewne. W Tarnobrzegu powstanie drugi żłobek miejski. Na jego budowę gmina pozyskała pieniądze z rządowego programu Maluch Plus. Od 2012 roku w Tarnobrzegu działa jeden żłobek miejski przy ulicy Dekutowskiego. To zdecydowanie za mało, bowiem zapotrzebowanie na opiekę żłobkową jest znacznie większe. Wszystko wskazuje jednak na to, że już niedługo powstanie druga taka placówka. Jej budowę umożliwią pieniądze z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W budżecie miasta mieliśmy zaplanowane 50% tej kwoty, 1 200 000, i na pozostałą kwotę złożyliśmy wniosek do ministerstwa. No i ostatnio, dosłownie 2 tygodnie temu, otrzymaliśmy informację, że 1 200 000 złotych została, ta kwota została zaakceptowana. Chcielibyśmy, żeby ten żłobek już od 1 września zaczął funkcjonować. My praktycznie jesteśmy już na ukończeniu, jeżeli chodzi o projekt budowlany, a więc już w niedługim czasie procedura związana z wydaniem warunków zawodowych, pozwolenia na budowę, a później już sama budowa żłobka. Żłobek budujemy w systemie modułowym, a więc 2 400 000 złotych to jest ta kwota, która powinna nam w zupełności wystarczyć. Drugi żłobek miejski będzie zlokalizowany na największym tarnobrzeskim osiedlu, na Serbinowie, dokładnie przy przedszkolu numer 17. Żłobek będzie na 3 grupy, a więc każda grupa licząca po 20 dzieci, a więc będzie na 60 dzieci. To powinno nam w pełni zaspokoić te potrzeby, które w tym momencie mamy. Taką liczbę osób już oczekujących mamy w tym naszym jednym żłobku miejskim. W nowym żłobku opiekę znajdą maluchy w przedziale wiekowym od 20 tygodnia do 3 roku życia. W liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu zamontowano windę. Korzystać z niej będzie dwójka niepełnosprawnych uczniów. Problem braku wind w szkołach średnich na spotkaniach z prezydentem zgłaszali rodzice uczniów niepełnosprawnych. Kiedyś nawet, jak było spotkanie z osobami niepełnosprawnymi, to spotkanie odbyło się w Domu Kultury, w tej kawiarence, i jedna z mam dziecka niepełnosprawnego sugerowała, żeby też w szkołach średnich, żeby młodzież niepełnosprawna miała dostęp też do takich placówek oświatowych, żeby takie windy się pojawiły, no i to też taka prośba jest, no i została zrealizowana. W związku z tym taką windę zamontowano w Koperniku. Korzystać z niej będzie dwójka niepełnosprawnych uczniów, co zdecydowanie ułatwi im funkcjonowanie w szkole, wpłynie również na jakość nauki wszystkich uczniów w klasie. Musieliśmy ustalać zajęcia na jednym piętrze, chodziło o parter, co też po części było niekorzystne dla reszty klasy, ponieważ zajęcia nie odbywały się w klasopracowniach, tylko w jednej sali, więc jest to bardzo duża wartość dodana. Liceum ogólnokształcące jest pierwszą szkołą średnią, w której została zamontowana winda, ale nie pierwszą placówką oświatową, w której z takiego udogodnienia można korzystać. W tamtym roku zamontowano taką windę również w przedszkolu numer 7. To nie koniec ewentualnie, jeżeli chodzi o takie inwestycje, ponieważ jest też plan, żeby szkoła specjalna powstała w jednym budynku. No, mam plany, albo to będzie szkoła podstawowa numer 4, bardziej będzie to budynek gimnazjum numer 2, i tam też zlokalizowalibyśmy tę windę dla dzieci i dla młodzieży niepełnosprawnej. To na pewno poszerza, to wtedy powiedzmy młodzież, która no, fizycznie nie mogłaby się poruszać, nie może się po schodach poruszać, ma możliwość korzystania z najbardziej renomowanych szkół publicznych, jakie mamy w Tarnobrzegu. Koszt
zainstalowania takiej windy to 224 tysiące złotych. Na te inwestycje miasto otrzymało dofinansowanie z PFRON-u w wysokości 113 tysięcy złotych. Władze powiatu tarnobrzeskiego przystępują do realizacji inwestycji chodnikowych. Mają one poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort ich życia. Zadania związane z budową czy modernizacją chodników to po drogach jedne z tych, na które czekają mieszkańcy gmin powiatu tarnobrzeskiego. Poszczególne samorządy zawsze partycypują w kosztach tych inwestycji w mniejszym lub większym zakresie. Podobnie będzie w tym roku. Część przetargów już została ogłoszona w gminie Nowa Dęba, w gminie Gorzyce. Czekamy jeszcze na uchwałę gminy Baranów Sandomierskim o pomocowej. Takie pismo otrzymałem, po którym mam nadzieję, że radni uchwalą dofinansowanie naszych chodników i zaczynamy realizację. Zgodnie z planem w gminie Baranów Sandomierski powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, na budowę której władze powiatu tarnobrzeskiego przeznaczyły 250 tysięcy złotych. Będzie ona od istniejącego, ale po lewej stronie w kierunku Suchorzowa, budowa w kierunku właśnie miejscowości Suchorzów. Kolejny ciąg to etap następny w miejscowości Dąbrowica i w miejscowości Kaczaki, na które przeznaczyliśmy po 50 tysięcy. Uznałem fakt natężenia ruchu w danych miejscowościach. Jeżeli będziemy mieć oszczędności po tych chodnikach, przystąpimy do realizacji odwodnień i zabezpieczenia kompleksowego skarb w miejscowości Dymitrów Mały. Inwestycje te zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców, a ich realizacja, jak zapowiada wicestarosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra, rozpocznie się już niedługo. Budowy ruszą tuż po otrzymaniu uchwał ze strony gminy Baranów Sandomierski, czyli mam nadzieję, że lada dzień. My jesteśmy przygotowani w pełni. Czekamy tylko na dofinansowanie, tak żeby tych kwot, które mamy, nie rozbijać jeszcze na dwa przetargi, tylko w jednym przetargu już taki ciąg dłuższy jak gdyby tutaj utworzyć. Ksiądz Jan Kaszewicz, proboszcz parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu, dostąpił zaszczytu i tytułu godności kanonika gremialnego. Uroczystej instalacji na urząd kanonika gremialnego dokonał ksiądz dr Jan Biedroń, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, dziekan kapituły sandomierskiej. Nadanie tytułu kanonika ksiądz Jan Kaszewicz świętował w swoim kościele wraz z parafianami podczas popołudniowej niedzielnej mszy świętej, której przewodniczył ksiądz Jan Biedroń. Dzisiaj chcemy stanąć wokół jego osoby, aby rozradować się jako wspólnota parafialna, my jako kapłani, że dostrzeżony przez księdza biskupa został zamianowany kanonikiem gremialnym. Rozpoczynając tę piękną przygodę formacji seminaryjnej 16 czerwca 1974 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Bolesława Taborskiego. A potem rozpoczęła się przygoda jego życia, posługi kapłańskiej w wielu parafiach. Do Zakrzowa został powołany 33 lata temu. Zawsze skromny, cichy i pokorny. Na miarę swoich sił służył i do dziś służy swoim parafianom. Ksiądz proboszcz Zakrzowa jest przede wszystkim bardzo, bardzo skromnym człowiekiem, któremu tak naprawdę nic do życia nie potrzeba. Ciągle mówi, jeżeli by dostał jakikolwiek prezent czy kwiaty, to od razu wszystkich, że tak powiem, neguje te nasze takie, że tak powiem, prezenty czy wyrazy wdzięczności. No i jest przede wszystkim skromny, bo też tak, mieszka skromnie bardzo. Jako budowniczy tego kościoła, przybywając tutaj 33 lata temu, mieszkał w drewnianym domu. Nie było wody, jakieś tam światło było doprowadzone, więc on sobie to jakoś tam, jakoś po swojemu sobie radził. I brał się do pracy, taczkami jeździł po budowie, kopał, że tak powiem, pod fundamenty. Także na równi ze wszystkimi pracował i to było takie jego oczko w głowie i marzenie, żeby tutaj właśnie w takiej małej wiosce, bo wtedy Zakrzów liczył około 1000 mieszkańców, powstał kościół.
instalacji wprowadzenia nowo mianowanego księdza kanonika gremialnego i poświęcenia stroju duchownego dokonał ksiądz Jan Biedroń, dziekan kapituły sandomierskiej. Dekret woli księdza biskupa odczytał ksiądz kanclerz Roman Janiec z kurii diecezji sandomierskiej. Wielebny księże, biorąc pod uwagę zasługi dla kościoła sandomierskiego, po przeprowadzeniu nakazanych prawem konsultacji mianuję przewielebnego księdza kanonikiem gremialnym Ostrowieckiej Kapituły Kolegiackiej. Wyróżnienie to zobowiązuje do dalszej ofiarnej posługi kapłańskiej oraz do aktywnego uczestnictwa w działalności kapituły. Wielki ukłon w stronę księdza biskupa, że właśnie księdza Jana zauważył i docenił, ponieważ ksiądz Jan już kanonika honorowego kapituły dostał 20 lat temu, a w tym momencie jest to najwyższe wyróżnienie, które może dostać kapłan diecezjalny. Jak podkreślił ksiądz Jan Biedroń, jest to wyróżnienie nie tylko dla księdza proboszcza, ale i dla całej parafii. Chcę więc życzyć, aby ta dzisiejsza instalacja przyczyniła się do większej Bożej chwały, dla większego pożytku tej wspólnoty, dla wspólnej radości waszego księdza proboszcza i was wszystkich stanowiących tę jedną, piękną, kochającą się zakrzowską rodzinę. Serdecznie dziękuję za to, że nasza parafia została wyróżniona. Bez tych ludzi, którzy tutaj są, mieszkają, ja bym nic nie zrobił. I dlatego dziś na pierwszym miejscu Panu Bogu dziękuję, że tutaj jest Dom Boży, w którym chwalić Boga możemy, dziękować Mu za otrzymane dary i możemy modlić się. Ksiądz biskup zauważył naszą małą parafię. Jest to najmniejsza parafia w dekanacie. Dziś Panu Bogu przede wszystkim dziękuję i Matce Najświętszej za wszystko, co mnie spotkało właśnie w tej parafii. Wiele dobra, wiele miłości. Najważniejsza była wasza wiara w Pana Boga i miłość do Matki Najświętszej, której tak wiele zawdzięczamy i dzisiaj Matce Bożej dziękujemy. Jak przystało na taką uroczystość, nie zabrakło życzeń i gratulacji od samych parafian. Gratulujemy i dziękujemy. Wiemy, że w tych dwóch słowach gratulujemy i dziękujemy. Nie wyrazimy wszystkiego, co przez Twoją pracę, przez Twoje ręce spłynęło na naszą parafię. Dziękujemy dzisiaj za wszystko. Życzymy dużo zdrowia. Zdrowia, zdrowia i siły. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Dziś za wszystkie trudy Twoje w sercu naszym wdzięczność płonie i za łask obfitych zdroje, co spłynęło przez Twe dłonie. Niech Ci wszystko wynagrodzi Bóg nasz dobry, Pan nad Pany. Taka prośba w niebo wzlata, niech ksiądz kanonik kochany żyje w zdrowiu długie lata. Serdecznie księdzu gratulujemy otrzymanej godności kanonika gremialnego. Życzymy wielu łask Ducha Świętego. Życzymy siły i zdrowia w tej posłudze kapłańskiej. Życzymy kontynuowania tej owocnej pracy dla parafii i Kościoła. Niech dobry Bóg błogosławi, darzy zdrowiem, wspiera i mnoży Twoje siły duchowe i fizyczne dla głoszenia prawdy Bożej. Maryja, Matka Kapłanów, niech otacza Cię płaszczem swej opieki i pomaga w każdy dzień. Miasto znów zainwestowało w stadion. Tym razem zyskały pomieszczenia gospodarcze. Wyposażone zostały w nowe, komfortowe meble. Wyremontowane niedawno pomieszczenia znajdujące się pod trybuną, a zatem pokój trenerski, pokój sędziowski, sala szkoleniowa oraz punkt medyczny doczekały się nowoczesnego umeblowania. Komfort użytkowania tych pomieszczeń zapewniają teraz nowe stoły, krzesła, a także sofy, kolorystycznie dopasowane do barw klubu. Całość to prawie 42 tysiące złotych, bo dokładnie 41 700, no więc sukcesywnie tam, gdzie te możliwości mamy, staramy się te wszystkie pomieszczenia nie dość, że remontować, to też sukcesywnie uzupełniać, no i w miarę możliwości. Tak dalej będzie, no na razie w tym momencie w 2018 roku w budżecie gminy nie mam przeznaczone dodatkowych pieniędzy, no ale tak mówię, no
Z roku na rok chcemy, żeby już wszystkie te pomieszczenia, które znajdują się pod stadionem, zostały wyremontowane. To są głównie właśnie kanapy, sofy, no wieszaki, krzesła, ogólnie ławostoły, jeżeli chodzi o odprawy, no wiele innych rzeczy, które są potrzebne, jeżeli chodzi o pomieszczenia ogólnie masażysty, to są leżanki, szafki medyczne, punkt medyczny wyposażony, także te wszystkie pomieszczenia, które ogólnie rzecz biorąc muszą jakby funkcjonować w rozrywkach ligowych. W tej chwili no, nabrało to już myślę takiego jakby finalnego kształtu, jesteśmy bardzo zadowoleni, że ten standard ciągle się podnosi. Dzięki takiemu doposażeniu i modernizacji pomieszczeń stadionu w niedługim czasie klub będzie mógł zmienić swoją dotychczasową lokalizację i z budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji całkowicie przenieść się pod trybunę. Jak się jednak okazuje, modernizacji doczekają się nie tylko pomieszczenia pod nią. Teraz czeka nas jedna rzecz, którą nawet dzisiaj z panią naczelnik rozmawialiśmy, a też wcześniej już z panem prezesem Dariuszem Dziedzicem, to samo wejście od strony starej hali Mosirowskiej, a więc tutaj wchodzi się po takich kamieniach, a więc ta powierzchnia zostanie w niedługim czasie wybrukowana, także to już też będzie inaczej wyglądało, a wiem, że też delegaci zwracali na to uwagę, żeby troszeczkę inaczej to było, no to poprawimy w miarę możliwości, mówię, finansowania z budżetu. Będziemy starali się to wszystko uzupełniać. Tarnobrzeski Dom Kultury zaprosił panie i dziewczęta na ciuchowy słop, czyli wietrzenie szaf. Z doskonałej okazji do oddania, wymiany i sprzedaży ubrań oraz dodatków za symboliczne kwoty skorzystało sporo osób. Była to pierwsza zimowa edycja imprezy, o organizacji której Tarnobrzeski Dom Kultury myślał już od dawna. Już dawno chodziło nam to po głowie, zresztą w innych dużych miastach odbywają się targi, czytamy, oglądamy informacje, no i stwierdziłyśmy, że Tarnobrzeg najwyższy czas, żeby dołączyć do tych miast. Akcja ta skłoniła wiele osób do odświeżenia swojej garderoby i zrobienia przeciągu w szafach. Każdy mógł również spontanicznie wpaść na zakupy i upolować okazję. Tak naprawdę chodziło nam o atmosferę, o stworzenie takiego może salonu XXI wieku. To znaczy chcemy ten stolik z kwiatami, właśnie, gdzie można siąść, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Mamy kawkę, mamy pyszne ciastka, a to jest oczywiście pretekst do tego, żeby właśnie rozmawiać. Rozmawiać i jest rzeczywiście gwarno. Panie rozmawiają, wymieniają się informacjami. Poza tym jest bardzo miło, no i oczywiście panie dopisały. Jest gwar, jest tłum. Nic dziwnego, bowiem jeśli chodzi o zakupy, było w czym wybierać. Na przygotowanych w holu stoiskach pojawiły się nie tylko ciuchy. I dodatki, torebki, biżuteria, książki. Także tutaj byłyśmy otwarte na propozycje. Tylko, że to były ciuchy i dodatki dla kobiet. Czyste, zadbane, tak, estetyczne, ponieważ no wiadomo, że zobowiązuje taka impreza. Na przygotowanie swojej szafy do wiosennych zakupów zdecydowała się między innymi pani Ola. To jest bardzo fajna impreza tutaj zorganizowana. Powinna być po pierwsze częściej. A dlaczego się zdecydowałam? No, dużo rzeczy w mojej szafie było takich zbędnych i na zimę, i na lato, i jakieś wieczorowe sukienki, i płaszcze, i spodnie. No i stwierdziłam, że fajnie przyjść, poznać nowych ludzi. Może coś sprzedać, może coś wymienić, a potem jeśli coś zostanie, to po prostu oddać na cele charytatywne. Do akcji zdecydowały się przyłączyć również słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu. Zbieramy na remont, chcemy pomalować pomieszczenia w piwnicach, ponieważ my, malarki, artystki, przenoszą nas właśnie z trzeciego wieku, z pokoju takiego, w piwnicę. No i taka inicjatywa, żeby uzbierać na farby i umalujemy sobie same. Czyli co dzisiaj na przykład możemy kupić tutaj? Wszystko, co tu jest na stole, czyli biżuteria, jakieś drobiazgi, każda coś przyniosła, po to, żeby właśnie tak złotówka, 50 groszy, tak symbolicznie. No i właśnie już mamy ponad 200 zł. Bardzo ciekawa inicjatywa, a mury i tak stoją co sobotę wolne. Więc uważam, że powinno być powtarzalne. Wszystkie uczestniczki spotkania tego dnia mogły zapoznać się także z bogatą ofertą ekologicznych, naturalnych polskich kosmetyków. Mamy dosyć szeroką gamę kosmetyków do twarzy, do ciała. Mamy też kosmetyki dla mężczyzn. Widzimy, że jest duże zainteresowanie, także bardzo nam miło i oceniamy pozytywnie. Miło także spotkać się na kawę, ciastko, tak, porozmawiać, ewentualnie coś tam kupić, czy jakieś ubrania, czy kosmetyki. Także jak najbardziej popieramy takie inicjatywy. Zakupom, wymianie i sprzedaży za przysłowiowy grosik towarzyszyła miła i niezobowiązująca atmosfera.
Zainteresowanie akcją było na tyle duże, że organizatorzy już zapraszają na kolejną letnią odsłonę. Około 300 osób wsparło uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu swoim udziałem w balu charytatywnym. Wieczór pełen tańca i muzyki zwieńczył 11. edycję akcji Choinka Życzeń. Choinka Życzeń to akcja charytatywna, której pomysłodawcami są Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych. Ta akcja to akcja wieloletnia i myślę, przynosi wymierne korzyści. Nasze dzieci, nasza młodzież bardzo lubią czekać na ten czas, chętnie przygotowują się na przyjazd naszych gości, podejmują różne inicjatywy, czekają, przygotowują prezenty i ten czas jest bardzo ważny. Tradycyjnie coroczne edycje Choinki Życzeń kończy bal charytatywny. W tym roku odbył się w willi Anna w Wielowsi. To 8 lat temu wymyśliliśmy z Pawłem i z poprzednim panem dyrektorem naszej szkoły, panem Januszem Galiniakiem, że zorganizujemy bal. Wtedy się udało, pierwszy nasz bal odbył się we Fregacie, było na nim niespełna 100 osób chyba, no i dzisiaj jest już prawie 300. Jak zwykle jest loteria fantowa, w której każdy los wygrywa, jak zwykle są licytacje i jak zwykle są to tak zwane trójpaki, także za niedużą kwotę można faktycznie wylicytować sobie bardzo fajne pamiątki, bardzo fajne rzeczy, między innymi plan zdjęciowy, pobyt na planie zdjęciowym, rodzinny pobyt na planie zdjęciowym serialu Na Sygnale, poznanie aktorów z polskich seriali i epizod na przykład rodzinny, czyli będzie można zagrać sobie w którymś z seriali. To jednak nie wszystko. Uczestnicy balu chętnie licytowali także m.in. zdjęcie Jeziora Tarnobrzeskiego na płótnie, koszulkę z autografem Karola Bieleckiego, piłkarza ręcznego reprezentacji Polski, słodkości, biżuterię, a także różnego rodzaju vouchery. Jeżeli chodzi o mieszkańców Tarnobrzega i nie tylko, bo to nie tylko Tarnobrzeg z nami się bawi, bawi się również Sandomierz, bawią się ludzie z różnych części Polski, a w tym roku nawet i ze świata, bo mamy Szkota na tegorocznym balu, zawsze bardzo chętnie reagują, zawsze bardzo chętnie pomagają, ponieważ każdy wie, dlaczego się tutaj spotykamy, jaki jest naprawdę cel. Oczywiście zabawa jest bardzo ważna, natomiast myślę, że najważniejszy jest cel. I za to, że tyle chętnych osób się z nami spotyka, bardzo gorąco im dziękujemy, bo wiedzą, po co tutaj przychodzą. Tarnobrzeżanie i sandomierzanie i okoliczni goście są bardzo szczodrzy i hojni i tu nie mamy problemów właśnie z państwem, bo chętnie sponsorują czy wycieczki, czy pomoce i zawsze możemy liczyć na ich hojne serce. Wszyscy uczestnicy balu mieli okazję obejrzeć również niezwykły pokaz w klimacie karnawału w Rio. Wystąpiła grupa Samba Art z Warszawy, którą w większości tworzą rodowite Brazylijki. Z licytacji prowadzonych podczas balu udało się zebrać 13 400 zł. Znamy już zwycięzców drugiego plebiscytu sportowego portali RTA24EU, TSA24.com, STW24.pl oraz RNI24EU. Najpopularniejsi sportowcy, trenerzy i talenty sportowe 2017 roku odebrali statuetki podczas Balu Mistrzów Sportu w Dworze Galicja w Rzeczycy Długiej. Była to już druga edycja plebiscytu sportowego na najpopularniejszego sportowca, jaki organizuje agencja reklamy NADO, właściciel czterech portali internetowych mówiących o tym, co dzieje się w regionie. Pierwszy plebiscyt okazał się sukcesem, więc trzeba ten wózek po prostu ciągnąć dalej. No, moim zdaniem pierwsza edycja była udana. Dopisali sponsorzy, dopisali ludzie głosujący. I tym razem sportowców nominowali dziennikarze portali. Na kandydatów mógł głosować każdy za pośrednictwem Facebooka.
Dziennikarze naszego portalu wybierają ludzi, z którymi pracują, mają na co dzień dostęp do nich, piszą o nich. Oni nominują, później kibice głosują. To jest prosta zabawa, to jest po prostu coś dużo powiedzieć. No, łatwa sprawa. Głosów było chyba ponad 120 tysięcy, a oddających głosów było ponad 45 tysięcy na wszystkich portalach. Wydaje nam się, że to jest duża sprawa. W minioną sobotę poznaliśmy zwycięzców. Najpopularniejszym sportowcem roku 2017 portalu RTA24EU została Ewelina Motyka, instruktorka karate i młodzieżowa mistrzyni Polski, związana z tarnobrzeskim klubem karate Kyokushin. Wyróżnienie, które dzisiaj otrzymałam, traktuję jako duże wyróżnienie w stronę, żebym jeszcze więcej trenowała, wystartowała na zawodach, wyróżniała się i ćwiczyła. Bardzo dobra zawodniczka. No, będzie startowała ona. Seniorów mamy troszeczkę mniej niż juniorów i młodzików, ale startuje jako senior i odnosi sukcesy. W kategorii talent pierwsze miejsce zajął utalentowany pływak uczniowskiego klubu sportowego Delfin Tarnobrzeg Mateusz Szklasz. Z kolei tytuł najpopularniejszego trenera, podobnie jak w roku ubiegłym, trafił do Angeliki Michalik z tarnobrzeskiego Delfina. Czytelnicy portalu tsa24.com zdecydowali, że tytuł najpopularniejszego sportowca trafi do Patryka Drzymały, bramkarza Wisły Sandomierz. Z kolei trener trzecioligowej drużyny Grzegorz Wesołowski został ogłoszony najpopularniejszym trenerem 2017 roku. Zwycięzcą w kategorii talent został Mateusz Kabata, który gra w zespole juniorów młodszych SPR Wisły Sandomierz. Wśród wyróżnionych znalazł się także trener siatkówki Maciej Stefański. Sam plebiscyt uważam, że jest takim uhonorowaniem ludzi sportu i jest bardzo taką przyjemnym doznaniem sportowców, trenerów. I spotkanie na takim plebiscycie się z ludźmi sportu jest naprawdę przesympatyczne. Największą sympatią czytelników portalu stw24.pl w kategorii sportowiec cieszył się Adam Stachowiak, zawodnik Woster Uni Wills Team. Każde zwycięstwo cieszy, tym bardziej takie odebranie statuetki od Anity Wodarczyk, mistrzyni olimpijskiej, jak i ikony sportu Ryszarda Ruskiego, bardzo cieszy, także no cóż, bardzo się cieszę, że tutaj jestem i udało mi się zwyciężyć. Sezon zarówno dla mnie, jak i moich kolegów drużyny był bardzo udany, udało mi się zdobyć wicemistrzostwo Polski z wyścigu ze startu wspólnego na szosie oraz reprezentować Polskę na wyścigu bardzo prestiżowym Tour de Pologne. Plany takie, żeby ten sezon był jeszcze lepszy niż ostatni. Tytuł najpopularniejszego talentu trafił do lekkoatletki Małgorzaty Osieckiej z KKS Wiktoria. Z kolei najpopularniejszym trenerem poprzedniego roku został Paweł Kunysz ze stalowowolskiego klubu Kaito, mistrz brazylijskiego jiu-jitsu. Wyłonieni zostali także najpopularniejsi sportowcy, trenerzy i talenty portalu RNI24EU. W kategorii sportowiec zwyciężył Tomasz Wietecha, utalentowany bramkarz, od dwóch sezonów związany z Sokołem Nisko. W kategorii trener najwięcej głosów zdobył Krzysztof Kida z Futbol Akademii Nisko. Talentem roku 2017 została zawodniczka klubu SKS Tanew Harasiuki oraz reprezentacji młodziczek Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Patrycja Jednacz. Jest to duże wyróżnienie i mam nadzieję, że z kolejnymi latami będę dostawała kolejne takie nagrody. Jakoś motywują do pracy? Tak, bardzo. Każda taka nagroda będzie coraz bardziej motywowała do pracy i mam nadzieję, że jeszcze kilka w życiu takich dostanę. Powiedz nam, czy te ostatnie miesiące pracy, ostatnie twoje były ciężkie? Jakie masz plany na kolejny czas? Teraz mam sezon przygotowawczy i moimi planami będzie to ciężka praca i dostanie się do reprezentacji Polski kobiet U15. Postaram się dostać. Zwycięzcy poszczególnych kategorii poza dyplomami i statuetkami otrzymali również nagrody pieniężne. Gratulacje wszystkim składali goście honorowi, mistrzowie olimpijscy, Ryszard Szurkowski, jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy szosowych oraz mistrzyni w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która miała okazję wziąć udział w ubiegłorocznym balu. Rok minął nie bardzo szybko i właśnie się tak wróciłam do wspomnień z ubiegłorocznego balu. Mówię, kurczę, niedawno to było, a tutaj już rok czasu.
więc jak mam czas, to chętnie tutaj przyjeżdżę. Przywiozłam właśnie na bal, na plebiscyt swoje 4 ostatnie medale, które zdobyłem, czyli złoty medal Mistrzostw Europy z 2016, złoty medal olimpijski, złoty medal Mistrzostw Świata z Londynu i z Mistrza Świata z Pekinu. Po raz pierwszy tyle medali, że tak powiem, przyjechało w dane miejsce ze mną, więc no nie wszyscy, jak widać, mają możliwość zobaczenia. Więc mam nadzieję, że to przede wszystkim młodych sportowców zmobilizuje do tego, aby nadal ciężko trenować. Tytuły, nagrody to jednak nie wszystko. Podczas balu nie zabrakło licytacji przedmiotów, szczególnie atrakcyjnych dla fanów sportu. Koszulka i plecak z podpisami legendy polskiego kolarstwa Ryszarda Szurkowskiego zostały wylicytowane za 2,5 tysiąca złotych. Z kolei zdjęcie ze złotym medalem zdobytym przez Anitę Włodarczyk poszło pod młotek za 6 100 zł. Największe zainteresowanie wzbudziły narty naszego wybitnego skoczka Kamila Stocha, za które zapłacono aż 7,5 tysiąca złotych. Pieniądze ze sprzedaży gadżetów zostaną przekazane na Fundację Kamili Skolimowskiej. I w tym wydaniu wydarzeń to już wszystko. Zaraz po nich zapraszam Państwa na sport, program Bardzo Kulturalnie i Oko Reportera. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.